Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj firma Wrapster Coco Wow, czyli dressing do tworzyw sztucznych. Możecie go używać wewnątrz waszego samochodu. Oczywiście produkt jest w tej postaci dostępny na sklep.wrapster.pl w cenie około 27 zł za cały litr z triggerem Canyona. A ja po tym krótkim wstępie zapraszam was do praktycznej części tego odcinka. Cały litr Coco Wow, seria Economic, ochrona kokpitu. Dressingi do tworzyw sztucznych są to produkty, które mają tworzyć warstwę antystatyczną oraz filtr UV, który spowoduje, że wasz plastik będzie chroniony przed promieniowaniem słonecznym i deska, która jest najbardziej narażona właśnie tutaj na tego typu promieniowanie, po prostu nie będzie się tak szybko starzała. Bardzo dobrze jest po uprzednim wyczyszczeniu wszystkich plastików zaaplikować sobie taki produkt. Oczywiście ten kurz mniej przywiera i ta ochrona UV, której no niestety nie widzicie, ale na przestrzeni lat na pewno to docenicie, to tutaj taki produkt jest jak najbardziej właściwy. Zapach kilka firm miało bardzo podobny. Kolor oczywiście, konsystencja i zapach tutaj Olymp Chem, chyba Pro Elite. Także możliwe, że jeszcze Cleantech. Ale to, mówię, to akurat mój nos odbiera to w ten, a nie inny sposób i ja uważam, że gdzieś jest to bardzo podobny produkt. Efekt, jaki po sobie zostawił, w tym przypadku oczywiście musicie patrzeć jak na plastikach jednych, czy na plastikach drugich, jaki zostawia, bo każda faktura będzie inaczej oddawała ten kolor. Na drzwiach było bardzo delikatnie, z kolei na dołach foteli już było nieco ciemniej, więc produkt przyciemnia, nadaje delikatną satynkę. No i oczywiście ta różnica była w drugim miejscu bardzo widoczna. Także moi drodzy, aplikacja banalnie prosta. Ja tutaj akurat polecam takie fibrowe gąbki, znaczy gąbki otoczone mikrofibrą, które są chyba w Action za 4 zł. I zajebiście to wychodzi, jeżeli chodzi o aplikator do tego typu produktów, ponieważ fajnie chłonie produkt i później nie musicie go co chwilę aplikować. I w tym przypadku oczywiście było tak, że aplikujemy sobie na gąbeczkę, rozprowadzamy, zostawiamy na chwilkę, potem nadmiar produktu ściągamy suchą mikrofibrą i efekt finalny mamy gotowy. Także moi drodzy, nie przedłużając, ja wam dziękuję za uwagę. Coco Wow, firma Wrapster. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.